Znajdujemy się za kulisami koncertu Chwała Ukrainie, a ze mną pani Teresa Lipowska. Dzień dobry. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, co właśnie artyści mogą zrobić, przez jakie inicjatywy, żeby właśnie pomagać takim osobom z Ukrainy? Artyści organizują wiele koncertów charytatywnych, artyści zbiórki. Co jeszcze można zrobić? Ja myślę, że każdy może pomóc. W tej chwili są takie możliwości, że ponieważ wiadomo, że jesteśmy z Ukrainą, bośmy to samo przeżyli w czasie II wojny światowej, ja w każdym razie nasi rodzice, nasi dziadkowie, wiemy co to znaczy. Pomóc im bardzo trzeba. I każdy gest, każda akcja jest w stanie temu pomóc. Artyści mogą tylko tyle zrobić, że występują, że zbierają jakieś datki, że jakieś pieniążki idą dla tych, którzy są najbardziej potrzebujący. No pięknie powiedziane, dlatego mam nadzieję, ja to apeluję do naszych widzów, pomagajcie, bo naprawdę warto, nie bądźcie obojętni na krzywdę, która się dzieje w Ukrainie. A w takim razie, co słychać u pani, jeżeli chodzi o pani karierę, czy coś nowego się szykuje? No wie pan, ja już jestem w tym wieku, w tym roku, muszę się pochwalić, mam 65-lecie pracy zawodowej. To serdecznie gratuluję. Będzie jakiś benefis? No ja nie jestem w żadnym teatrze, także chyba nie będzie. Ale w każdym bądź razie mam za sobą już kawał pracy zawodowej. Jestem bardzo szczęśliwa, że dożyłam do tego czasu i że jestem w takiej formie, jak jestem. No cóż, cały czas jestem w swoim serialu. Bardzo dużo jeszcze jeżdżę ze swoją książką, którą wydałam 5 lat temu. Nazywa się Nad rodzinnym albumem. Jeżdżę po Polsce. No, pandemia troszeczkę przerwała to, ale jeżdżę w dalszym ciągu bardzo lubię się spotykać z ludźmi i bardzo daje mi to dużo siły i energii do tego, żeby jeszcze do przodu iść. No to proszę mi powiedzieć w takim razie, bo się nasuwa takie pytanie, jeżeli podsumuje pani te 65 lat swojej kariery, to które wydarzenie jest takie najważniejsze dla pani koronne, z którego pani się cieszy najbardziej, jako swój największy sukces? Nie mam takiej. Całe 65 lat jest moim wspaniałym triumfem, że po 65 latach mogę tu stać, że pan ze mną rozmawia, że mnie zapraszają, że niedawno skończyłam nowy film fabularny i to jest moim największym osiągnięciem. No i ten film fabularny będzie dostępny? Będzie teraz pewno w październiku. Uwierz w Mikołaja się będzie nazywał. Miły film. No to jest bardzo taki też ciekawy news dla naszych widzów. Tak, Uwierz Mikołaja w październiku, bądźcie czujni. No to w takim razie, czego ja mogę pani życzyć poza jeszcze udaną premierą? Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Tutaj jestem bardzo zdrowa, a tutaj już kości mam troszkę mniej zdrowe. Nic nie widać. Będzie dobrze. No i udanej dalszej tej promocji książki, tutaj premiery filmu, no i roli w serialu i wszystkiego, czego sobie pani życzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądacie mnie. Wszystkiego dobrego.